Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj sobie musimy skosić tutaj trawę. Jest zostawiona specjalnie większa pod tymi dużymi drzewami, żeby była nasiano dla kur. I też trochę tutaj zostawiłem za warzywem. O, tutaj to taka średnia ta trawa. Ale muszę ją skosić, bo jeszcze też nie jest aż taka wielka. Bo podejrzewam, że ona już większa nie urośnie. Zobaczcie, no te mlecze są takie tutaj najwyższe. I jest po prostu sucho i to większe już nie będzie. Dlatego skosimy takie, jakie jest. Kosa się moczy w gnojówce z pokrzyw. O, tu przyparta była. O, dziabeczką. Gnojówka już jest tydzień czasu, się robi. Zobaczcie, jak już się ładnie przygryzło. O, już te pokrzywki się namoczyły. O, niedługo będziemy podlewać. Niech jeszcze troszkę postoi. Będzie miam pod folię. A pod folią zaraz wam pokażę, co się dzieje. Ale najpierw naostrzymy sobie kosę. Ja się biorę za koszenie, a wy zobaczcie, co się dzieje pod folią. A pod folią są już wsadzone pomidory i ogórki. Jest trochę rzodkiewki wysianej, sałatki. Rzodkiewkę to już trochę rwiemy. Ona ma tutaj za ciepło i zobaczcie, że wybija w pędy kwiatostanowe, a jest malutka, nie chce rosnąć. No ale już późno, była posiana trochę tutaj pod tą folią i wszystko jest późno. No, sałatka rośnie jak na drożdżach, zaraz będzie można rwać. Ogórki, o tutaj widzę, że żółknie trochę, znowu muszę popryskać. Jeden i drugi, wszystkie zaczynają żółknąć. Już raz były pryskane tutaj miedzianem. Mi zostało jeszcze trochę w opryskiwaczu, to wypryskam i będziemy później pryskać drożdżami. Pomidorki ładnie się trzymają, już zaczynają nawet któryś tu, o tutaj już zaczynają kwitnąć. I tu mamy jeszcze aksamitki wsiane. Trzeba je teraz przesadzić, będzie na miejsce stałe. Może coś z nich będzie, bo tak nawet niektóre są duże. A już mrozki przeminęły, to będzie można wsadzić. Tutaj warzywko mamy. Troszkę szczypiorki mamy przesadzone w ogóle, bo tutaj rosły tak po środku, siedmiolatki. Tu mamy cebulkę taką wsadzoną. Jest jeszcze wsiana pietruszka naciowa i zaczyna, widzę, wychodzić. Tu jest cukinia, wyszła o dziwo wszystka. I słoiki stoją, bo były przymrozki i musieliśmy ją przykrywać. No i ta cebula dymka, między cebulą jest wsiana z jednej strony marchewka, a z drugiej strony pietruszka i buraczki. No i koper się wysiewa standardowo tam, gdzie nasionko poleciało z poprzednich lat. No i jak widać, już trzeba zacząć pielić pomału, bo już się zieleni, ale jest na razie tak sucho, że nie ma sensu. Mniej więcej tak to wygląda. Poproszę się za mnie nie śmiać, bo ja mistrzem w koszeniu nie jestem. O, zawsze mi takie coś zostaje. Teorię tylko znam, że piętką po ziemi. Ale praktyki niestety brak. Mniej więcej tak to wygląda. No, coś tam zawsze się wysuszy i coś tam będzie. I by było na tyle. Trzymajcie się. Do następnego.